ubrań Bożego Narodzenia towarzyszy bardzo zagadkowe zjawisko kurczenia się ubrań i zwężania pasków od spodni, które następnie trzeba luzować. Podobno pomaga wizyta na siłowni, ale ratunkiem może być też odbijanie piłki. Jak robić to najlepiej, pokaże Państwu Adrian Duszak, międzynarodowy mistrz we freestyle. Stopy, kolana, głowa i ramiona. Dla Adriana Duszaka ta piłka nożną jest tylko z nazwy. Mistrz Polski i Europy zrobić z nią umie po prostu wszystko. 19-latek spod Ostrołęki wszystkich sztuczek nauczył się sam. Na początku było dosyć trudno, ponieważ piłka mi uciekała w różne strony. By nie uciekała, konieczny był trening. Freestyler doskonali swoje umiejętności od ponad 6 lat. Być może jego przykład zainspiruje widzów Teleekspresu, bo on sam po piłkę sięgnął właśnie dzięki telewizji. Osoba żonglowała w taki nietypowy sposób z piłką i postanowiłem sobie wtedy, że dlaczego, jeśli ktoś mógłby tak zrobić, to dlaczego ja nie mógłbym? Kto zadaje sobie podobne pytanie, trenować może zacząć od zaraz. Jeśli triki nie będą szły zgodnie z planem, warto zastanowić się nad tą sztuczką, czyli stabilnym trzymaniem. A, to łatwizna. Dostaliśmy z Wielkiej Brytanii bardzo zgrabne życzenia polsko-angielskie. Oto fragment.